Cześć, z tej strony Zielona Małpa i serdecznie witam Was na Kruczym kanale. Zapraszam na kolejny odcinek z serii The Wandering Village. Sytuacja wygląda tak, że przed chwilą nagrałam Wam odcinek, po czym okazało się, że mikrofon był odłączony, a że ja się na tym nie znam, to nie zauważyłam. Że nie nagrywa się w ogóle dźwięk, także możecie się ze mnie śmiać, pozwalam, nawet nie zaboli. W każdym razie jestem dzisiaj tutaj z kolejnym odcinkiem. Sytuacja wygląda tak w grze, już teraz w grze, że weszliśmy na tereny pustynne, w związku z czym ja szybko... możemy żywić się kukurydzą, ponieważ poczyniłam odpowiednie kroki i udało się na styk tuż przed wejściem na pustynię, w zasadzie tuż po wejściu na pustynię, przeprowadzić badania nad uprawą kukurydzy. Więc tutaj już mam w jednym miejscu, tutaj posadziłam kaktusy. Jeszcze trzeba, muszą mi tutaj pozbierać niektóre wcześniejsze zbiory. A ja tymczasem chyba tutaj sobie... dorzucę pól uprawnych. Bo naprawdę ich potrzebuję w tym momencie. Aktualna technologia, nad którą pracuję, to jest młyn. Badania nad młynem zarzuciłam w poprzednim odcinku, którego nie było. Ponieważ no, kukurydza po prostu na ten moment była mi potrzebna nieco bardziej. Także od nowa tworzymy młyn, aby móc przetwarzać tą pszenicę, która tutaj sobie gdzieniegdzie leży. I uwaga, coś mamy z pogodą. Aha, on był znalazł sobie miejsce do spania. Wspaniale. Moi ludzie wrócili do domu. Moi podróżnicy. W związku z czym mogę ich wysłać w kolejne miejsce. Myślę, że ich w poszukiwaniu świeżej wody. To jest taki, myślę, priorytet na ten moment. Tym bardziej, że kaktus chwilę potrzebuje, zanim urośnie, także tym bardziej. O, widzę, że kukurydza już jest zbierana, ale szybko. Bardzo szybko kukurydza rośnie. Dopiero co ją posadziłam, zasiałam. Co potrzebujemy? Czego nam tutaj brakuje? Brakuje nam wody? No, woda zaraz będzie. Dobrze, chwilowo pozamykamy studnie wody, ponieważ i tak tutaj nie ma wody w powietrzu, w tym miejscu. Tu jest na maksa ludzi i tutaj sadzą kukurydzę, a tutaj sadzą kaktusy. A czego tutaj brakuje? Też brakuje wody, także czekamy, aż urosną kaktusy, które w sumie rosną tutaj. I dzięki temu będziemy mogli sadzić. Będą nam zdecydowanie potrzebne zasoby żywieniowe i też myślę stworzenie takiego zapasu na gorsze chwile. Szczególnie, że zaraz zaczną się jakieś zarazy, jakieś różne takie inne rzeczy, także myślę, że szczególnie w takich momentach, kiedy widzę coś na horyzoncie takiego no, niebezpiecznego, to mogę zawczasu zareagować. Dobra, wyślę do kopalni. Szybka akcja. Hop, siup, spadam. Tutaj pozbieramy troszeczkę drzewek. Kamienia tu na razie nie ma za dużo do zbierania, więc go zostawię. Chociaż myślę, że te grzyby pozbieram. Zapas mamy na jakieś 3 dni, niecałe. Żywności, także myślę, że też nie jest jakoś tragicznie. Czy nasze grzyby
Rosną, tak, grzyby rosną. Ja tutaj zmieniłam w tym miejscu hodowlę ze zdrownika na grzyby tuż przed wejściem na pustynię, ponieważ no tak jak mówię, gdzieś tam jest potrzeba wyżywienia moich osadników, dlatego taką decyzję w tym momencie podjęłam. Pójdziemy teraz do zrujnowanej kolonii. W najgorszym wypadku przyniesiemy po prostu troszeczkę ludzi. A tu jeszcze musimy stworzyć... obszar. Dobrze. I niniejszym ludzie mogą tutaj sobie działać. Ja myślę, że na początek damy tutaj kaktusa. Tym bardziej, że pożywienie jakieś mam. Sadzenie i zbieranie. Tu też sadzenie i zbieranie. Wykorzystajmy te buraki, które już mamy. I zróbmy gulasz grzybowy. Z kukurydzę na razie zostawimy. Ewentualnie mogę postawić jeszcze jedną kuchnię. Postawimy ją tutaj. I w tej kuchni... chociaż nie. Anuluj. Tak, o. Z jednym kafelkiem przerwy. O, w ten sposób. I tutaj będzie coś jeszcze. A tutaj co było? Dekontaminator. Okej, potrzebujemy już teraz tylko kogoś, kto to zbuduje. Czyli wszystkie surowce zostały na miejsce dostarczone. Dobrze. Widzę, że jestem w pełni obsadzona osadnikami, pracownikami w każdym miejscu. Tutaj będzie jakiś rozstaj dróg. Zobaczymy zaraz, jakie będziemy mieli opcje. Myślę, że na tej pustyni, nie pamiętam, to jest chyba pierwsza moja pustynia, więc myślę, że na tej pustyni jeszcze nie będzie żadnych większych niespodzianek. Dopiero pewnie później będą jakieś fale upałów. Także będzie niebezpiecznie, ale na razie myślę, że wykorzystamy to, co jest. Jak wygląda praca nad technologią? 48%, ok. Myślę, że jest nawet niewielka szansa, że zakończymy dzisiejszy odcinek właśnie wybudowaniem młyna. A w zasadzie rozpoczęciem budowy młyna. Jak tutaj moje zioła? No zioła rosną. Wprawdzie nie jakoś spektakularnie szybko, ale rosną. Brakuje mi tutaj zbieracza jagód. Zmniejszymy osoby na farmach kaktusowych. Ponieważ jagody, jeśli rosną, to myślę, że trzeba skorzystać też jakby z tych jagód. Okej, tutaj widzę, że są noszone. Ile w ogóle mamy tych buraków? W sumie 48. To nie jest źle. To jeszcze kilka obiadków zostanie z tego ugotowanych. Muszę przyznać, że w ogóle ta woda tutaj znika w tempie zastraszającym. I dlatego myślę, że jedną z kolejnych rzeczy, które zrobię, to będzie zrobienie tak, żeby moje studnie powietrzne pobierały wodę bez udziału osób. Żeby tutaj nikt nie musiał w środku być. Na razie jest pozamykane, ale jak widzicie, tutaj jest potrzebna obsada jednej osoby.
A tak to zwolnią mi się tak naprawdę cztery osoby. Wprawdzie chyba tam jest jakiś spadek wydajności. To nie tutaj. W rolnictwie? O tak, tu było. Jest zaawansowany, ale jest automatyczny zbieracz i ten automatyczny zbieracz wprawdzie zmniejsza prędkość produkcji, ale wtedy tych studni powietrznych można postawić naprawdę dużo i rzeczywiście stworzyć sobie jakieś takie realne zapasy, bo w tym momencie to zapasy są takie, że starczają mi tak naprawdę na niecały jeden dzień i już trzeba kombinować co dalej z wodą. Tu jeszcze jest słona woda, także myślę, że jak tylko na horyzoncie pojawi nam się jakaś taka większa woda, to tu będę też myśleć pomału nad właśnie zdobywaniem słonej wody. Mamy już technologię zbadaną w 60%. Także zobaczymy, czy uda nam się przed końcem odcinka ją skończyć. Myślę, że chwilowo przyspieszę troszeczkę akcję. Tym bardziej, że nic specjalnie ciekawego się nie dzieje. On po prostu sobie idzie, a my będziemy sobie tutaj zdobywać wodę. Jak tylko moja drużyna wróci do domu. Okej, przywieźli chleb. Wspaniale. I wysyłamy drużynę po wodę. I spróbujemy pójść na północ. On by zaakceptował moje polecenie. No i super. To pójdziemy na północ. Tu będziemy bardzo blisko oazy, którą zaraz też przeszukamy. A na razie tutaj, jak tylko pozbierają wodę z tej oazy, o ile to będzie woda, a nie coś innego, to wyślemy najpierw do tej oazy. Okej, wysyłamy tutaj. Może później do tej. No bo ta to jest tak naprawdę parę sekund. I skończona robota. Dobra, idziemy normalnym tempem. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. 71%. Jeszcze wszyscy żyją. Także jest naprawdę dobrze. Dobrze, ja myślę, że te kaktusy przerzucimy już też na kukurydzę. Ponieważ jednak ta kukurydza daje nam jakieś tam pożywienie. I zrobimy polentę z kukurydzy. Ile mamy tej kukurydzy dostępnej? Już 35 sztuk. No to całkiem sporo. To jest taka, myślę, już ilość, która pozwala na tworzenie. Potrzeby osadników zwiększyły się, więc myślę, że o ile nie będzie jakiegoś zagrożenia, to stworzę im ten, w następnej kolejności przebadam ich drzewku technologicznym, rynek miejski. Jest on dość krótki, ale umożliwia organizację wydarzeń, które tymczasowo podnoszą zadowolenie, co myślę, że też jest ważne. Bo jeśli wydajność moich osadników będzie dobra, o i mamy, na razie zamknijmy dekontaminator. Bo dekontaminator mi się wybudował, ale na razie nam nie jest potrzebny. Wracając do tego rynku i wydajności, zadowolenie wpływa na wydajność, a wydajność wpływa na to, w jaki sposób te wszystkie rzeczy mi tutaj funkcjonują. Dlatego myślę, że tym bardziej jest ważne, żeby skupić się również na takich bardziej społecznych aspektach tej gry. Jakiś kamień wyrósł, pozbierajmy go.
No, hodowla kaktusów tutaj idzie całkiem dobrze. Tutaj zwiększymy na maksa, bo zostaliśmy tylko z jednymi kaktusami teraz. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, tutaj zmieniłam przed chwilą na kukurydzę. Dobrze, zobaczmy, jak ta moja technologia. Dobra, pójdziemy do przodu, nawet czterokrotnie. Tylko po to, żeby się doczekać tej technologii po prostu. Tak, żeby zakończyć ten odcinek jakoś tak, powiedzmy, jakimś elementem, a nie tylko po prostu pożegnaniem się. Także czekam na. Okej, tu się coś wydarzyło. Zablokowana ścieżka. Gdy twoi zwiadowcy wspinają się na grzbiet ostatniej z wydm, ich widok otwiera się ku dużej oazie pełnej słodkiej wody. Jednakże pole kaktusów blokuje do niego dostęp. I teraz mamy opcję. Teraz nie ma odwrotu, musi być jakiś sposób, aby tam zejść. Lepiej dmuchać na zimne, poszukać innej drogi do oazy. Skoro nie mamy możliwości zdobycia wody, możemy wziąć trochę piasku. Próbujemy. O, z gracją przechodzą przez kaktusy. Po napiciu się wody ogarnia ich uczucie radości. Musi być w niej jakaś dziwna substancja. Dostajemy aż 49 wiaderek wody oraz dostajemy dobry nastrój. To jest super wiadomość. Dobrze. Wysyłam ich tutaj po ten piasek. A później już będziemy tutaj szli. Dobrze. Aha, tutaj pojawiła nam się ikonka dobrego nastroju. Ja tylko czekam na tą technologię. 98, 99. Już zmniejszymy do zwykłego tempa. I 100 mamy. Wybierzemy następną technologię. Tak jak mówiłam, spróbujemy z tym rynkiem miejskim. Ponieważ młyn nam się zbudował. Zbadał i mamy go dostępnego. To ja tutaj ten młyn postawię. On się zbuduje. Pamiętajcie, jak wam się filmik podobał, to zostawcie lajka choćby na zachętę. Możecie też zostawić suba, do czego serdecznie zachęcam w imieniu Ravena. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!